Hejka, więc witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam moją wieczorną i poranną rutynę w weekend, która jest zdecydowanie wolniejsza niż na tygodniu. Zaczęłam od nastawienia prania i zrobiłam kolację. Padło na kanapeczki z rukolą, sosem balsamiką, mozzarellą i pomidorem. Bułka oczywiście musiała być ciepła, a w tle puściłam sobie YouTube'a na rozluźnienie. I później zaczęłam planować mój kolejny tydzień, bo to był akurat wieczór w sobotę. W tle puściłam sobie jakieś powtórzenie ze średniowiecza. Podsumowałam sobie wydatki i wszystko ładnie rozpisałam. Zdecydowanie najbardziej lubię ćwiczyć, rozciągać się wieczorami, bo moje ciało nie jest takie za stałe. Bo kiedy coś robię z rana, to zazwyczaj nic mi nie wychodzi, dlatego to jest moja ulubiona pora dnia na jakiś trening albo rozciąganie. Zapaliłam LED-a i świeczkę i od razu klimat był 100 razy lepszy, naprawdę ćwiczyło mi się cudownie. Także polecam zadbać po prostu o przestrzeń wokół siebie. Zrobiłam sobie taki dłuższy prysznic, zrobiłam peeling, później nabalsamowałam całe ciało, wcześniej jeszcze olejowałam włosy, więc czułam się mega świeżo i tak fajnie. Wcześniej olejowałam włosy, więc nałożyłam sobie tylko taki olejek ochronny i wysuszyłam włosy. Pamiętajcie, że zawsze myjemy zęby przed pielęgnacją, a nie po. Więc jeśli chodzi o skincare, to mamy dwie opcje, z jakich korzystam. Pierwszy zestaw uznajmy, to te dwa produkty. Mam tutaj taki tonik, jest naprawdę bardzo spoko, z kwasami AHA i PHA. PHA? Nie wiem, AHA i PHA. Jest mega drogi jak na tonik, ale no działa i polecam. Na to nakładam taki bardzo mocny krem z Kielsa. Ja te dwa produkty kupiłam na urodziny, bo dostałam kartę podarunkową do Douglasa. Sama pewnie za te pieniądze bym ich nie kupiła, ale są świetne, no i polecam po prostu. Nienawidzę chodzić spać, kiedy jest bałagan w mieszkaniu, dlatego od razu zajęłam się kuchnią, bo wcześniej zrobiliśmy no, dosyć spory bałagan. Zaczęłam składać pranie i później rozkładać to świeże i ogarnęłam ogólnie całe mieszkanie, bo no, tak jak powiedziałam, uwielbiam po prostu wstawać rano do takiej czystej przestrzeni, czystego pokoju i no, to jest najlepsze uczucie. To była niedziela, także to jest jedyny dzień w sumie w tygodniu, kiedy wstaję bez budzika. Schodząc z góry, od razu wzięłam ze sobą pościel i kołdrę. Pierwsze co robię to odsłonienie zasłon i otworzenie okna. Jak zmieniam pościel, to wietrzę kołdrę. Woda z cytryną z rana, żeby się pobudzić i nawodnić organizm po ciężkiej nocy, tutaj szybkie tańce i idziemy na spacer. Na takie spacery poranne chodzę prawie codziennie, ale zazwyczaj one trwają 10-15 minut, a tutaj byliśmy z moim chłopakiem na chyba jakieś 40 i było przepięknie, dużo słońca i od razu czułam się dużo lepiej. Wczoraj robiłam złuszczanie i używałam tego tonika, dlatego dzisiaj zrobimy tą drugą opcję, o której wspominałam, czyli takie ultra nawilżanie. Myję twarz, później skorzystam z kwasu hialuronowego, następnie znów użyję sobie tego kremu. Mam też końcówkę takiego lub ten z CeraVe i są spoko. I kiedy mam potrzebę nałożyć sobie jakiś taki olej na twarz, olejek, to korzystam z oleju z pestek malin. I te dwie rzeczy mam z firmy Mira i naprawdę mogę polecić, to jest polska marka.
zaczęłam sobie robić śniadanie i postanowiłam zjeść pancake'i z krowy, które naprawdę uwielbiam i mam obsesję od jakiegoś czasu. Potrzebny jest jeden skyr, jedno jajko, wszystko mieszamy i później dodajemy mąki. Ja akurat skorzystałam z pełnoziarnistej i dodajemy około 50 gramów. Oczywiście smażamy pancake'i na masełku, najlepsza opcja. I wychodzi ich dosyć sporo, to jest taka porcja na jedną osobę. Takie śniadanie przez skyr, jajko i mąkę pełnoziarnistą ma w sobie dużo białka, także syci nas na długo, a jeśli dodamy jeszcze na przykład masła orzechowego, czyli zdrowe tłuszcze, jako nasz dodatek, to naprawdę przez wiele godzin będziemy najedzeni takim pysznym śniadaniem. Uwielbiam kawę i matcha, także zawsze musi być coś do śniadanka. Akurat padło na to drugie. Przesadzam proszek przez takie najzwyklejsze sitko, bo wtedy nie ma takich grudek i korzystam z takiego zwykłego spieniacza, żeby to wszystko się dobrze zmiksowało. Chciałam nam zrobić takie matcha latte, dlatego podgrzałam najpierw mleko i później też je spieniłam. Muszę przyznać, że wtedy wyszła mi naprawdę piękna ta matcha i do tego była tak pyszna, że nie wiem, czy w sumie kiedyś mi wyszła tak dobra. I zajebistego! Do pancake'ów dodałam maliny i uwielbiam to połączenie, trochę syropu klonowego i tak jak wcześniej wspominałam, masło orzechowe. Jak jestem sama, to lubię sobie czytać do śniadania albo coś słuchać, ale no akurat to był weekend, więc nie byłam sama. Śniadanie było przepyszne, jeszcze miałam słońce i po prostu byłam w niebo wzięta, bo no takie poranki są naprawdę cudowne i bardzo uspokajające. Nie trzeba wiele, a jestem bardzo zadowolona. Jakoś raz na tydzień staram się zmieniać poszewki, zwłaszcza te do poduszek. Także zmieniłam, bo akurat idealnie na nowy tydzień w niedzielę. I to wszystko, jeśli chodzi o moją wieczorną i poranną rutynę. Za każdym razem ona oczywiście nie wygląda tak samo, ale pilnuję tego, żeby weekendy po prostu było więcej czasu na zwykłe czynności, które na co dzień po prostu dzieją się za szybko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję za wszystko. Buziaki, pa!